Nie chcę odpalić auta nawet. Minus 5. Mamy nowy dzień po wczorajszych ekscesach w Warszawie. Dzisiaj wstał piękny, słoneczny dzień. Pozdrawiamy mamę i Jagodę, które pojechały do Amsterdamu. Hejka! Teraz idziemy odwiedzić Liliankę. Hejka, Lilianko! Wiesz co, nie, chyba nie zamknąłem auta. Chwileczkę. Dobra, idziemy odwiedzić Liliankę. Podejście numer 2. Dobrze, tutaj? Moje odwiedziny będą trwały chyba minutę, ale Mila u Miliany potrwa to trochę dłużej. Dzień dobry. My do Lilianki. Cześć Lila, jak się masz? Chodź tutaj się uśmiechnij. Biała. Cześć Lilusia. Cześć kochana. Jak się masz? Daj, przebij piątkę. Cześć. Pozdrów ciocię, bo ona pojechała do Holandii. Ciocię Tatianę. Powiedz cześć ciocię Tatiana. No. Pozdrowienia dla Tatiany. Ja muszę jechać, wiecie, bo jestem umówiony. Jak się dziewczynki kochane tulą do siebie. No. Hej Kamila, papa, do zobaczenia później. Hejka Lila, do zobaczenia później. Do zobaczenia. Papa. Muszę się trochę sprężyć. Przez ten wyjazd do Warszawy wszystko miałem rozwalone cały dzień, ale przez całe pół dnia i wieczór i ranek, ale ogarniam powoli. Wyjazd był dobry do Warszawy. Teraz jadę do Katowic, bo mam tam spotkanie i właściwie dwa spotkania. Jeszcze chyba dzisiaj pojadę do Zabrza. Jeszcze dużo papierowej roboty. Także ja nie wiem, kiedy zaległości nadrobię, może w ciągu następnych 2-3 dni. Ciągle mi się spiętrzają takie tematy. Na tym polega życie niestety. Jako że mamy ferie w mieście, milenie robię kolejną niespodziankę. Tym razem poszerzam możliwości nasze wspólne. I będzie to wyglądało w taki sposób. Akcent, ja Grzegorz Filipowski. Mam nadzieję, że się szybko nie połamie i od razu. Co? Mam dla ciebie fajną wiadomość. Jaką? Fajną. Fajnie. Że jedna z takich aktywności jest fajnych, spędzania czasu wolnego, którą możemy już robić razem. A do tej pory robiłaś się bez mnie. Wiem, kupiłeś sobie łyżwy. Skąd wiesz? Poznać. To chodź ze mną. Tutaj zobaczysz. To możemy jutro pojeździć na łyżwę. Pewnie. Zapraszam cię jutro na łyżwę. Przytrzymasz mi? Pewnie. Muszę zrobić tak. Odkleić coś. Teraz jeszcze tylko ciachnę i będzie wieczór. Brawo dla ciebie. Wiesz co to jest? To są części zamienne do Mavica. Prawda? Nie, to jest taka zabawka. Ekstra, podoba mi się. Idziemy zobaczyć łyżwy tam. Dobra. A ty i zobaczyć, co się okazuje? Tak. Ty masz podobne bardzo do swoich rolek, prawda? Ja mam nawet takie same swoje rolki. Trzeba założyć ochronę. Okej. Okay. Zaraz przejdziemy do łyżek. Pomożesz mi? Tak. Chodź, zobaczysz je, żabciu. Ciekawe, czy ci się spodobają. Tak? One są podobne do moich rolek, zauważyłaś? Tak. Są bardzo podobne. Przymierzałem 3 albo 4 pary i muszę ci powiedzieć, że te były najlepsze. Najwygodniejsze z tych. Zobaczysz, jakie to jest uczucie, jak
się pierwszy raz wejdzie na lód. No. Ty wiesz, że ja nigdy nie miałem swoich łyżew? A ja też nigdy nie miałam swoich łyżew. To są moje pierwsze łyżwy. Ale potem jak byliśmy w Silesii w zeszłym tygodniu, to muszę ci powiedzieć, że się przekonałem do tego, żeby sobie kupić łyżwy. Wiesz? Od razu, jak ty miałaś. Poczekaj, tylko po mojej rolki. One są naprawdę mega. Czyli co, masz teraz rolki takie same jak łyżwy, prawda? Tak. W takich samych kolorach. Bardzo fajnie to wygląda. Praktycznie łyżwa jest bardzo zbliżona do rolki. Kolorystycznie można się pomylić i wziąć sobie rolki na lodowisko. To byłoby niezłe. A łyżwy na asfalt, nie? Tak. Milcia właśnie zrobiła kolekcję łyżew i rolek. Wyglądają bardzo bliźniaczo. Tak. Jedne drugie i drugie, nie? No. To są twoje. Te czarne duże są moje, a te jasne małe są twoje. Musimy teraz tylko pamiętać, żeby nie brać rolek na lodowisko i łyżew na asfalt. I będzie ok. Tak? Brawo dla ciebie. Jeszcze raz, Milena. Dawaj jeszcze raz. Brawo! 2, 1, start! Brawo! Tadam! Zaczynam nagrywać specjalny odcinek dotyczący tego, jaki jest Mavic Air. I zaraz wchodzimy na tak zwaną antenę. Ja się tutaj przygotowałem do tego trochę. Wczoraj byłem w salonie DJI, jak pamiętacie, w Warszawie. Także zaraz będzie ogień i wchodzimy na 3. Jeszcze sprawdzę, bo gdzieś zgubiłem szkła kontaktowe w tych okularach tak sobie, więc zaraz zobaczymy. Skończyłem nagrywanie tego epizodu. Było trudniej niż mi się wydawało, jednak takie studyjne nagrania już poddane pewnej, może nie obciążeniu można powiedzieć najlepiej. To jednak mocno czerpie. Vlogi są dużo luźniejsze i ostatnio bardzo polubiłem vlogi. A te nagrania typu tutoriale, one czerpią. Trzeba się bardzo przygotowywać i też uważać na to, co się mówi. Łatwo strzelić jakąś nieprecyzyjną informację albo głupotę. Dobra, no teraz skończyliśmy. Jeszcze nie będę montował. Będę montował to pewnie wieczorem albo jutro. Nie muszę się tak bardzo spinać. Natomiast chciałem Milusi zrobić może kolację. Kolację zrobimy, żabciu? Okej, spróbujemy zrobić kolację. Jeszcze pokażę, jak to wygląda studio. Jedną parasolkę w tej chwili zaświeciłem, bo reszta już jest wyłączonych. To jest mój stolik z notatkami i z Maviciem. Druga parasolka i lampa pierścieniowa. Teraz idziemy do kuchni i zrobić coś pysznego do jedzenia dla Milenki.